bezbronny jest praktycznie, tak? Czy jakby nie uwzględniając z jednej strony łaski Bożej, a z drugiej strony różnego rodzaju oddziaływań szatańskich, zwłaszcza nawet takich pokus, czy nawet takich zniewoleń, tak? Nie dojdziemy do prawdy, tak? Co komu tam dolega, co... Bo czasem problem jest ewidentnie natury duchowej, tak? Czy też a propos w ogóle jeszcze tego, jak tam pani, nie wiem, która dokładnie, nie pamiętam, się pytała o to, czy mógłby być psycholog katolicki, to na przykład mi się wydaje, że nie wiem, czy taki jest na świecie, bo jakby, no, nie spotkałam w sensie takich jakichś terapeutów i tak dalej, to raczej bardzo szybko uznawałam ich za raczej ludzi, no niezbyt jakoś, nie wiem, no jakby głupich, ale myślę, że gdyby był powiedzmy ktoś, kto miałby po prostu dobrą wiedzę, byłby też ogólnie mądry, inteligentny, jakby miałby taką, no, wyczucie ogólnie, co czują ludzie, jak funkcjonują i jak na przykład, nie wiem, dobrze zachowywać się w relacjach z innymi i tak dalej. I byłby też jednocześnie wierzący i na przykład warunkiem jakby terapii byłoby to, że ta osoba, która tej terapii podlega, ma być w stanie łaski uświęcającej, ma na przykład modlić się, no ogólnie komunia, święta, spowiedź i jakby duchowe jakby wszystkie te warunki i modlitwa przede wszystkim. A ten psychoterapeuta by mu po prostu mówił takie pewne jakby fakty na temat funkcjonowania, jakby przekazywałby mu wiedzę, to wydaje mi się, że to na przykład by zadziałało bardzo dobrze. W sensie jak są na przykład książki, bo spotkałam, jakby, tylko właśnie one są pisane rzeczywiście, zazwyczaj są amerykańskie i bardziej przez protestantów, więc no też jakby trudno powiedzieć, czy wszystko w nich jest dobre. No ale że na przykład jak ja czytałam, a jestem jakby no raczej mocno wkręcona w katolicyzm, no to jak czytałam te książki, to nie zauważam jakby nic jakoś, można powiedzieć, złego. No to wydaje mi się, że mogły się przydać jakby pewne informacje takie z psychologii do tego, żeby być jakby zdrowym człowiekiem emocjonalnie i duchowo jakby pogodzonym. Tylko, dobrze, ja zaraz pani powiem coś czy o czym się tak właściwie nie mówi, bo my akurat w Kościele katolickim mamy wszystko, tak? Mamy dokładnie wszystko, czego nam potrzeba. Bo mamy sakramenty święte, tak, czego protestanci nie mają. Dlatego być może psychologia nie powstała w środowiskach katolickich, bo nie musiała, tak? Bo od wieków gdzieś tam istniały sposoby radzenia sobie, katolicy sobie radzili w taki sposób, tak? Mieli spowiedź, mieli rozgrzeszenie, mieli na tyle silną wiarę, że jakby ona ich sprawdziła. No i mieli przede wszystkim drogę wskazaną, tak? Bo Pan Jezus im powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem, tak? Idźcie za mną, naśladujcie mnie, weźcie swój krzyż. Tak? Jest, jak ktoś zna Ewangelię, jak ktoś zna, interesuje się jakby bardziej jeszcze, nawet Pisma Świętych, które gdzieś tam wskazują tą drogę duchowości też, tak? To jakby... To są tak jasne wskazówki, że w zasadzie jakbyśmy się zastanowili, to my na każde trudne pytanie możemy znaleźć sobie odpowiedź, tak? Ale tak, wracając do mojego pytania, gdzie no, ktoś, kto jest w złym stanie fizycznym, gdzie według tego, co mówimy, to generalnie on nie ma ratunku, załóżmy, jest ale fizycznym, co to znaczy? Niewierzący pijak. No. Alkoholik. Tak. I tak, no 12 kroków jest, zaprowadzi go na manowce, czyli kluby AA. Znaczy na pewno go nie nawróci. Kluby AA są przy kościołach, ale generalnie oparte na 12 krokach. Do wspólnoty po uzdrowienie może porwać go, nie wiem, cuda jakieś. Nie, ponieważ być może to nie pochodzi od Pana Boga. Ale myśli Pani, że pijak niewierzący jeszcze będzie chciał iść do wspólnoty, żeby... Myślę, że może... Aha, że coś, żebyśmy my coś mu wskazali, tak? Może mieć takie napomnienie, ale gdzie mu wskazać? Albo gdzie... To jest łaska Boża. Tak, to... Można czekać, aż Pan Bóg go nawróci i uzdrowi. Można się za niego pomodlić oczywiście i to jest tak, ważne i zawsze jest pomocne, to nigdy nie zaszkodzi. No właśnie, nie ma alternatywy dla takich klubów AA, nie ma do psychologa. Znaczy, też wie pani co, bo ponieważ psychologia jest. Jeszcze a propos AA, bo to nie jest tak, że terapia AA jest jakoś szczególnie skuteczna. Bo jak czytałam badania, to znaczna większość rzuca picie po prostu silną metodą jakby tej silnej woli, tak? Czyli sięga dna
i już widzi, że już po prostu traci wszystko. To jest kompletna bzdura, bo ja jestem alkoholikiem, jestem AA. No ale ja nie mówię, że nie można rzucić. Nie, absolutnie. Ja tylko mówię, że są badania. Dokładnie odwrotnie. W pierwszych trzech krokach pozbywamy się silnej woli, więc pani nie zna tematu zupełnie. No ale to jest właśnie tragiczne, jak można się pozbyć? Właśnie scedującą na siłę wyższą. Ale jak można się pozbyć? Na jaką siłę wyższą, widzi pan? Ta siła wyższa wejdzie teraz panu do głowy. Że ta siła wyższa nic nikomu nie wchodzi do głowy. Ta siła wyższa jest taka, jaką ja potrafię przyjąć w danym momencie. I właśnie to jest ten błąd, o tym mówię. Wiecie państwo, ja znam 1000 osób we Wrocławiu, którzy nie piją po 10 lat czy po 20 lat i jakoś bez żadnych leków, bez niczego. Więc to nie wszyscy są katolikami, bynajmniej. To, że akurat te ośrodki bardzo często znajdują się przy kościołach rzeczywiście, to tylko dlatego, że akurat są dogodne finansowo warunki, ponieważ kościół inkasuje 20 zł miesięcznie i to dzięki Bogu to robi, no ale to tam ci, którzy tam zbierają w tych salkach katechetycznych, to tak może z 10% jest katolikami. A reszta no, szuka tej siły wyższej i to jest właśnie piękne w tym to właśnie, że całe te lata trzeźwości polegają na ciągłym szukaniu. I to na tyle zajmuje akurat zajmuje, że szukamy w różnych kierunkach, a niekoniecznie w tym, którym powinniśmy. No ale to nie można powiedzieć, że ten jest właściwy, jedyny. Szkoda, że pan wcześniej... Co to jest, to szkoda, ale przy okazji zabrałem głos. No ale fajnie, akurat fajnie się pan pojawił, bo pan zilustrował dokładnie to, o czym mówiłam wcześniej, tak? Mogę jeszcze coś powiedzieć? No to... chciałem powiedzieć, że co to jest duchowość w takim razie? Niech pani da definicję duchowości. Jest taka definicja? Nie ma. W związku z tym ona może być różnie pojmowana, tak? Jak nie można stworzyć definicji czegoś, no to znaczy, że to jest taką tyle abstrakcyjne, że mówimy w związku z tym o jakiejś abstrakcji kompletnej. A w tej abstrakcji znajdują się wszelkie możliwe pojęcia i tak też ja widzę Boga. Jestem osobą wierzącą, ale niekoniecznie przypisuję się do jakiegoś konkretnego poglądu na ten temat, ponieważ wyobrażam sobie, że mogą być różne spojrzenia, tak jak są różni ludzie. I nie potrafimy powiedzieć. No i tutaj pan odpowiedział właśnie na owoce. Jak ktoś się pytał, jakie są owoce, to właśnie są takie. Akurat tak się złożyło, że po prostu rozmawialiśmy jakby tak z katolickiego punktu widzenia, rozważaliśmy pewne kwestie i jakby no tak to wyszło, że tak jakby już mieliśmy pewien wspólny fundament, trochę obgadany, bo akurat tak się jakby zebraliśmy i jakby z tego punktu, nie? Także jakby ale to pan po prostu ma inny jakby światopogląd zupełnie i też no mówi swoje zdanie też w porządku. Jeśli tak już dotknęliśmy AA, no to ja mogę się uważać za specjalistę w tej dziedzinie w pewnym sensie. Więc tam całość polega na tym, że wszystkie próby, które alkoholik podejmował przed pojawieniem się w AA, były oparte na silnej woli. On próbował silną wolą nie pić i zawsze mu to nie wychodziło. Natomiast właśnie w AA, on przede wszystkim, to jest pierwszy punkt, ma się pozbyć tego działania, ma się poddać sile wyższej i to dokładnie jakkolwiek ją pojmuje, taki cytat to jest, jakkolwiek ją pojmuje. Jeśli jest to nawet osoba niewierząca, bo takich jest sporo również, no to może sobie uznać, że tą siłą wyższą jest grupa. To jest dopuszczalne, czyli grupa, do której należy, na którą chodzi. To może być no, cokolwiek w zasadzie, co uważa za autorytet, tak? No, grupa w pewnym sensie jest jakiś autorytet. Chciałam zapytać, bo pani powiedziała, że większość rzuca swoją siłą woli, tak? Znaczy, takie są badania, tak. Znaczy, bo u nas troszeczkę jest inaczej w Polsce, być może, bo u nas w Polsce jakby jest to jedyna alternatywna metoda. U nas nie ma specjalnie innych metod leczenia alkoholizmu. Nie, no jest jeszcze państwowa metoda. No jest państwo trucie, tak, zaszywanie się, tak. Nie, żadne zaszywanie się. No to też jest kompletna bzdura, bo są ośrodki NFZ tutaj we Wrocławiu, przynajmniej 3, które prowadzą normalnie terapię, która trwa w wersji pełnej chyba 3 lata i się chodzi co drugi dzień na tę terapię. Trzeba być trzeźwym przez cały czas, bo dwie nieobecności to jest wykluczenie z tej terapii. Są specjaliści do tego zaangażowani i ona też ma swoje efekty. I często jest to współpraca między właśnie tą służbą zdrowia, tak ją nazwijmy, bo to jest NFZ, a nie zawsze, bo niekiedy właśnie psychologowie mówią,
że powinniśmy oprzeć tą terapię właśnie na takich metodach naukowych i się wzdrygają na temat AA, ponieważ tam właśnie jest podnoszona do najważniejszej postaci duchowość, która zresztą, proszę sobie przeczytać na przykład książkę AA Duchowość, co to znaczy, i tam jest relacja, nie wiem, powiedzmy 100 różnych osób, które mają bardzo długi staż w poszukiwaniu właśnie tej swojej duchowości i każda jest zupełnie inna ta relacja. W związku z tym każdy inaczej ją odczuwa, dlatego mówię, że nie można się zamykać do jednego spojrzenia na po prostu świat. No, ale my jesteśmy katolikami, no i bazujemy jakby na takim personalnym kontakcie. No, ale to... Ale to jest bazą. Ale to tak zabrzmiało teraz, jakby pani powiedziała, my jesteśmy zamknięci. No ja też jestem wychowany... Ale ja też jestem wychowany w religii katolickiej. Byłem na pielgrzymce nie tak dawno do Częstochowy i tak dalej, no ale to nie znaczy, że ja mam po prostu... Ale to znaczy, że nie zależy panu na zbawieniu, nie wierzy pan w zbawienie człowieka i to nie jest w tym momencie, no nie musiałby pan przejść faktycznie, łaska boska na pewno działa, jest pan wśród ludzi, pewnie ktoś do pana się również modli i jest szansa, że pan uwierzy. Może pan sam też wierzyć i prosić Boga o wiarę, że chce pan uwierzyć. I wtedy doznać takiego personalnego kontaktu z Bogiem, tak? I wtedy zobaczy pan, że w ogóle o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego 12 kroków niekoniecznie jest dobre, tak? Bo człowiek w tym momencie namiastkę bierze, tylko taką namiastkę, ale, panie, takiego udawanego Boga. Jest zbudowane, a to chodzi ale o prawdziwego Boga. Ci, którzy chcą bardziej zgłębić właśnie 12 kroków, często chodzą na kolekcje, jeżdżą gdzieś. Mam takich przyjaciół, sam się zastanawiałem nawet nad tym. Oraz podręcznikiem, jakby, który jest jakby podstawą tych 12 kroków, jest to wymieniane w wielu AA-owskich organizacjach, jest Loyola, założyciel i jego, jak to się nazywa, nawet ten podręcznik w domu. Jezuitów. Ale mówię o podręczniku. Ćwiczenia, o tak, dokładnie. No to jest podstawą, to jest bardzo podobne zresztą. Jakby pani przeczytała 12 kroków do Wielką Księgę Anonimów Alkoholików, to tam podobne metody. To znaczy, pan skończył już mówić? No, tak. Przede wszystkim, co powiedział Jezus tak ogólnie do człowieka? Powiedział, musisz się zaprzeć samego siebie. Jezus to powiedział do pani, a do mnie jakoś inaczej mówi. No ale właśnie to są właśnie owoce 12 kroków. Także człowiek, mając w pierwszym, bo tak jest, mając w pierwszym kroku coś takiego, jak pan mówi, tak, czyli siła wyższa, jakkolwiek pojmujemy, zakłada już pewien relatywizm, tak, że my możemy sobie tą siłę wyższą pojmować, jak chcemy, tak. Tak, ale kwestia też, nad czym dyskutujemy. Czy dyskutujemy nad tym, czy 12 kroków pomaga wyzwolić się z nałogu, czy nad tym, czy 12 kroków jest ogólną drogą wyzwolenia zewnętrznego. Ale niestety 12 kroków również jest wprowadzone jako taki program rozwojowy dla katolików, tak? Bo jest takie coś jak 12 kroków ku pełni życia, to się nazywa, i to jest program katolicki. Znaczy przystosowany jakby do katolików, tak. No to jest. Może jest właśnie przystosowany i ma służyć w jakimś celu, ale nie służyć jako cała jakby idea, w sensie nikt nie twierdzi, wydaje mi się, z katolików, którzy idą na 12 kroków, czy to przerobili i są zadowoleni, że to zastąpi sakramenty, wiarę, da zbawienie i tak dalej. Nikt jakby tego nie mówi. Kwestia, nad czym my rozmawiamy. Czy rozmawiamy nad tym w ogóle... No proszę państwa, to ja jeszcze może dodam. Są we Wrocławiu, nie tylko w Polsce, pewnie bardzo różne te grupy AA. Jeśli już państwo chcecie wiedzieć o tym, ja mogę wymienić takie, które są bardzo katolickie, nawet ultrakatolickie. I bywałem też. Zresztą zacząłem od takiej grupy swoją przygodę z AA, akurat przez przypadek zupełnie, bo akurat takie poszedłem grupy. I jak nieraz tą grupę odwiedzam, to mam wrażenie, że tam właśnie nie ma progresu niestety, że to jest... A na czym ma polegać progres? No właśnie na rozwoju duchowym. Właśnie niech pan definiuje rozwój duchowy. No właśnie, ta duchowość trudno, każdy jakby jakoś inaczej ją pojmuje. Jak zapytałem się mojego, tam jest taki system. Zaraz próbuję na to odpowiedzieć, tylko jak pytałem się na przykład mojego sponsora, bo tak się nazywa ta funkcja takiego mistrza, może nie, przewodnika takiego w AA, jak się go pytałem na przykład o czym on myśli, jak myśli o duchowości, to on mi powiedział, że o 10 przykazaniach, że po
po prostu, żeby się stosować do tych 10 przekazów. No i na pewnym etapie mojego jakby rozwoju w tej duchowości ja rzeczywiście podobnie myślałem jak ten mój przywód, ale później pomyślałem sobie, że to trochę jakby, no nie wiem, no to jest okej, okay, ja nie mam nic przeciwko tym 10 przykazaniom przecież, ale jakoś zacząłem to inaczej odbierać, czy bardziej o taki, jakiejś takiej, wiecie Państwo, otwartości właśnie na świat. Ale może Pan zbudził po prostu. To jest Stary Testament, musimy tutaj to powiedzieć, to jest Stary Testament, w Nowym Testamencie. Może Pan zbudził po prostu, to nie my błądzimy, tylko może Pan zbudził. Ale ja nie twierdzę, że Państwo błądzicie, to nie są moje słowa. Ja nic takiego nie powiedziałem. Ale ja nic takiego nie powiedziałem, ale to tylko powiedziałem dlatego, że zostałem zaatakowany słowem. My jesteśmy tu katolikami, tak jakbym miał prawa do własnej wypowiedzi. Ja coś powiedziałem i tu pani powiedziała, ale my jesteśmy katolikami. Czyli ja w tym miejscu nie mam prawa wyrażać innych rzeczy. Ale to wyraziliśmy się, co jest złego? No dobrze, no, dlatego, ale ja też się wyraziłem, tak? No dlaczego pan odbiera jak atak? Atak naszą tutaj jakby... No nie, no bo to był atak. Skoro ja mówię jakąś treść i pani mówi, że bym tego nie mówił, bo my jesteśmy... Takie jest nasze zdanie na ten temat, to jest nasze zdanie. To my moglibyśmy odebrać pana wypowiedź jako troli. Nie, pan nie jest trolem. No nie, ale można by to tak samo powiedzieć. Może spróbujmy oddać głos. No właśnie, ja tak nie robiła w ogóle, że ona. Ale bardzo miło, jaka taka dyskusja jest po prostu rewelacyjna. Nie należy myśleć tak, jak. Bo ja to, znaczy ja się też dużo uczę, tak? Bo ja widzę, jakie są owoce naprawdę. Tak, jak to wygląda. Nie powinno być żadnego ataku i takich pytań. Bo to jest zamykające. Bardzo, bardzo mi się to nie, taka ekscytacja, bo ja też no, widzę, że oczywiście pan ma inny jakby światopogląd, ale też tak jakby wydaje mi się, że tutaj wystąpienie, a też naprawdę jestem wkręcona w katolicyzm, bardzo jestem bezkompromisowa, no że ogólnie było takie jakby no trochę zniechęcające osobę, która jakby przychodzi i większość osób ma inny światopogląd, no i jak jest od razu jakby taka reakcja. Nie, reakcja nastąpiła wtedy, kiedy pan próbował nas przekonać, tak, że my jesteśmy tutaj nie wiem. A ja nie to pani próbowałem przekonywać. Ja mówiłem wyłącznie o tym, o czym była tutaj mowa. No moja odpowiedź była, nie zgadzam się z taką tezą, dlatego że jestem akurat w tym. Pytanie, jaki się wyznaje, wie pan? Już, i mówię jak jest, że nie ma to nic wspólnego z silną wolą, wręcz odwrotnie. Mamy się pozbyć silnej woli na rzecz siły wyższej. Ona oczywiście potem na końcu wraca, to jest taka, że po przerobieniu tych 12 kroków na końcu jakby wraca nam kierowanie nad swoim życiem, ponieważ pierwszy krok jest właśnie, dotyczy, że zrozumieliśmy, ja dokładnie go z pamięci to parafrazuję, nie przytoczę go jeden do jeden, bo nie pamiętam dokładnie, ale że zrozumieliśmy, że nie kierujemy swoim życiem, tak? To jest pierwszy krok, czyli najpierw zrozumieliśmy, że na wszystko nam się wymyka spod kontroli, że to alkohol rządzi, czy tam jakieś inne, bo to dotyczy nie tylko alkoholizmu, ten sam program jest identyczny, jeden do jeden, dotyczący narkomanii, dotyczący hazardu, seksuholizmu, zakupoholizmu, obżarstwa, wszelkich tego typu kompulsywnych zachowań, jest jeden do jeden ten sam program, tylko zmieniony jest alkohol na tam tą akurat cechę, na to uzależnienie. Nie, to... Ale pan powiedział, że 12 krok to znaczy, że to jest powrót do czego? W dwunastym kroku... W dwunastym kroku odzyskujemy na tyle kontrolę nad swoim życiem, że możemy pomagać innym. I dwunasty krok wymaga od tego, kto go robi, uczestniczenia, pomaganie innym cierpiącym. No. Czyli jest to jak najbardziej chrześcijańska. Ja się chciałam zapytać pana. Za dużo osób mówi jednocześnie, szanujmy siebie, proszę. Jak pan postrzega brak rozwoju w tej grupie ultrakatolickiej, bo to mnie ciekawi. Dlaczego? No tak, bo... No, no, niech pan powie. To jest subiektywne oczywiście, ale... No tak, jest, to się zrobiło, to się... Jakby to wytłumaczyć? W tych grupach takich, bo tam rzadko ktoś po jakimś czasie jest jakby ateistą taki zdeklarowany, nie? Ponieważ istotą każdej osoby uczestniczącej w tych grupach jest jakby poszukanie jednak tej siły wyższej i ona może być oczywiście różna
I nawet ateista w pewnym momencie przynajmniej staje się takim ateistą, no nie do końca w pełnym, no. Więc to dziwnie brzmi, ale przynajmniej się zastanawia. No jest, czyli jest w jakimś rozkroku, nie jest takim stuprocentowo zdeklarowanym ateistą, tylko zastanawia. Ja mam takich znajomych, którzy się zastanawiają, czy istnieje Bóg, czy nie istnieje. No, a wcześniej, jak ich znałem, to oni po prostu byli zdecydowani, że nie istnieje. Nie? Tylko, że na tych grupach otwartych bardziej istnieje możliwość właśnie jakiejkolwiek dyskusji na ten temat, rozmowy. I to rozmowy właśnie wokół tych spraw, które bym nazwał ogólnie duchowymi. Natomiast na tych ultrakatolickich, których byłem, mogę wymienić nawet, to można spojrzeć, ja wiem, które, to mogę po nazwie nawet wymienić. To tam jest dla mnie takie bicie piany, ciągle opowiadanie o tym samym i ciągle kalanie się za to, że ja piłem. No dobrze, ale to już piłeś i to tak, znam tam ludzi, którzy tam 25 lat chodzą i oni po tych 25 latach są w tym samym momencie, w którym tam przyszli, moim zdaniem. No nie piją przez 25 lat, ale ciągle rozprawiają o tym z tej perspektywy. Jakby ale oni też bazują na tych 12 krokach. Znaczy, że dalej nie mają. Właśnie rzadko bazują na tych 12 krokach. Nie przerabiają często. Właśnie skupiają się na modlitwie wyłącznie. I byłem na początku, jak mówiłem, że trafiłem do takiej grupy i z tą grupą byłem na pielgrzymce. Niedaleko, teraz nie pamiętam, bo to dosyć dawno temu, jak się na miejscowość nazywa, niedaleko Konina, jest taki kościół, który tam dla tych alkoholików, katolików, jakby jest taką ważnym miejscem, takim jakby sanktuarium, gdzie tam wiszą rzeczywiście ile lat już nie pili, tam jakieś takie, no jakieś tablice, nie tablice, tam sobie wieszają i tak dalej, i tak dalej. I ja byłem w tą grupę na początku zaangażowany rzeczywiście, dopóki nie odkryłem, że są jakieś inne grupy. I to też nie od samego początku przekonałem się do tych innych grup. Za to w tej wielkiej księdze alkoholików jest coś takiego, że mamy szukać tej swojej grupy. To znaczy musimy chodzić. Tam jest nawet taki program, co tam 90 dni, tam 90 grup, czy coś takiego. Dokładnie, że tam trzeba szukać, chodzić, aż się znajdzie tą właściwą, która powoduje, że zaczniemy w jakiś sposób się rozwijać. Dlatego, że alkoholik zna tylko w zasadzie dwa ujęcia świata. Jakieś ultra złe i ultra dobre. Czyli po prostu popada w taki ciągłą sinusoidę tych nastrojów. Tylko te dwa nastroje zna. Jest albo bardzo przybity, w totalnej depresji samobójczej, albo w euforii. Najczęściej ta euforia jest w momencie, kiedy on oczywiście pije, nie? I ten szczyt przypada na moment tego, jak jeszcze jest na tyle przytomny, ale ostatnie zdanie, i teraz cały rozwój duchowy wśród alkoholików, którzy nad sobą pracują, polega na tym, żeby wzbogacić tą gamę, no, dodatkowe kolory, żeby to nie było tylko czarne i białe, tylko żeby było kolorowe bardziej. Czyli żeby zobaczyć te odcienie. I to nawet psychologowie właśnie w tym NFZ-cie tego nauczają, że pokazują, że te emocje mogą być różnokolorowe, można je stopniować. Że nie ma tylko... Ja byłem na takim kursie o złości i tam uczyliśmy się, że są tej złości różne odcienie, że można je stopniować, że można coś powstrzymać, że nie trzeba od razu puchać agresywnie i tak dalej, i tak dalej. No bo tego alkoholik nie ma. On jest zakłócony. On jest tylko dobre i złe. Dobre i złe. Czarne i białe. Te pana doświadczenia są bardzo ciekawe, ale jeśli mam być szczera, to wydaje mi się, że warto byłoby, żeby pan może posłuchał tego, co nasz gość, pani tutaj od początku. Ja nie chcę, może za to dużo mówić. Ponieważ to było szalenie ciekawe i być może też pozwoli panu spojrzeć nieco inaczej na zarówno osoby uzależnione, jak i osoby, które no... dążą do jakiejś dojrzałości i odpowiedzialności w życiu. Bo tak do tego powinniśmy chyba jakoś zmierzać. A ja chcę, jeśli można, zmienić odrobineczkę temat. Nie wiem, czy można. Mianowicie chciałam panią zapytać, czy te zagrożenia, o których pani wspominała pod adresem psychologii, dostrzega pani również w pedagogice, w podejściu do wychowywania dzieci? Ten aspekt mnie bardzo interesuje, znaczy, bo... Na pewno tak, dlatego że to już tam zresztą pan poruszył ten temat o pedagogice, bo to wynika z podobnych jakby z podobnych błędów rozumień od początku natury ludzkiej. Bo jeżeli zrozumiemy,
że człowiek, a tak jest w obecnej pedagogice, że zakłada się, że człowiek jest z natury dobry, czyli że on sam jakby, nie trzeba mu przeszkadzać w tym, doprowadziło to do tego, że zaczęto rozumieć człowieka, że nie trzeba mu przeszkadzać w tym rozwoju jakby, tak, że nauczyciel czy wychowawca powinien jakby być kimś, kto mu towarzyszy, młodemu człowiekowi. To jest ten największy błąd, który gdzieś tam zaważył na tym, że nie wychowywać, tylko po prostu nie przeszkadzać, tak, towarzyszyć, pokazywać przykład, kierować, ale jakby nie ten, na tym się opierają na przykład te nurty typu Montessori, tak, czy na tym takim fałszywym założeniu, tak, oczywiście to nie jest do końca tak, że wszystko jest złe w tym, tak, ale ogólna idea, tak, bo tam żeby jakby pozbyć się trochę autorytetu, tak, w wychowaniu. No jest masa błędów w pedagogice. Jest taka bardzo, bardzo fajna strona pod tytułem Pedagogika klasyczna, polecam. To prowadzi pan Dariusz Zaleski. On jest to bardzo, bardzo ciekawa postać, bo on opiera tą pedagogikę właśnie na Świętym Tomaszu. On jest chyba z Lublina. I on właśnie bardzo, bardzo fajnie pokazuje te błędy, jakie tam są gdzieś po drodze. I przy okazji pokazuje też, jak można to zrobić inaczej, tak? Od podstaw. Zrobił jakby to w pedagogice. Już jakby jest to gotowe, że można sobie to przejrzeć. Ale tych błędów jest masa, tak? No bo to jest wszystko jakby... Ale jest pani powtórzyć jeszcze? Zalewski. Tak, on prowadzi nawet taką stronę, wydaje dużo publikacji, właśnie jak wychowywać dzieci po katolicku. A czy my jako rodzice na przykład popełniamy jakieś takie błędy? Bo na pewno to pokolenie jest innym pokoleniem niż my byliśmy, niż nasi rodzice. Na pewno ma zupełnie inne autorytety, albo brak autorytetu, brak szacunku i w takiej... Na pewno potrafi świetnie wyrażać uczucia, bo to jest tak jakby spuścizna tego, co my im przekazujemy. My im mówimy, otwórz się, porozmawiajmy o tym i tak dalej, i tak dalej. Bo to są, no, znaczy nie wiem, czy wszystkich, ale to są moje słowa do moich dzieci, tak? I ja się zastanawiam w tej chwili, czy to przez przypadek nie jest taką błędną rzeczą. Czy ja mogę na sekundkę przeszkodzić, bo ze względu na transport do domu my musimy wyjść. Ja bym bardzo panią poprosiła o autograf. Dobrze, ale nie mam tego. Ja mam długopis, tylko nie dobrze. Książkę przeczytałam, jest bardzo fajna. Teraz pani przyjdzie? Nie, ja już czytałam już jakiś czas temu, jest określona cała, można zobaczyć, więc ją czytałam, bardzo polecam, bo rzeczywiście bardzo... Dla kogo napisać? Fantastyczna, może dla Moniki i Jacka. Ja jestem byłem dzielona świątkowcem w ogóle, który został katolikiem i tu bardzo dużo rzeczy, które pan porusza, jest mi bardzo bliskie sercu, a odnośnie jeszcze alkoholizmu, to właśnie mój tato był alkoholikiem, ale siłą woli z tego wyszedł, żadnych klubów, a nie korzystał. A jest jeszcze tak, przy okazji mi się przypomniało, a propos alkoholizmu, jest taki bardzo, bardzo, jest taki sługa Boży, Mateusz Talbot, teraz trwa jego proces beatyfikacyjny. To jest był alkoholik irlandzki, który tam pił od dziecka w zasadzie, bo to były takie czasy. Dziękujemy bardzo, do widzenia. I tam jest właśnie cały jakby przebieg, można sobie poczytać jego biografię i jest dokładnie przebieg, w jaki sposób on walczył z alkoholizmem, tak, ze swoim tym. I tutaj było, bo to co pan mówi, bo my możemy traktować alkoholizm z różnych perspektyw, tak. W większości traktuje się alkoholizm jak chorobę w tej chwili. Jeżeli byśmy spojrzeli na alkoholizm tak od naszej strony, czyli jako na grzech ludzki, tak, to jakby metody, które zastosujemy, będą inne, tak? Bo inaczej się walczy z grzechem, inaczej się leczy chorobę. Dlaczego pojawia się grzech? Bo alkoholizm jest grzechem. Ale tak? Dlaczego pojawia się grzech w ogóle, w takim razie pytanie? Nie rozumiem, dlaczego się pojawia grzech? Geneza grzechu. Genezę pan już...
Ale od pierwszych rodziców, czy no ja nie wiem, chcę zapytać się o pani pogląd na ten temat. Znaczy skąd się wziął w ogóle grzech na świecie, czy ja? Że nie, u człowieka tego pojedynczego, no się pani nazywa. U pojedynczego człowieka skąd się bierze grzech, no ze słabości. Ze słabości, a skąd ta słabość się pojawia? Grzechu pierworodnego. Z grzechu pierworodnego, czyli wszystkiemu winni jest Adam i Ewa, tak? Ciągle jeszcze. No dobrze, no ale skoro w takim razie Jezus umarł za co na tym krzyżu? Nie za ten grzech? Moment, ale to po prostu nie jest inny, to jest zupełnie o innej poziomie. Ja tylko chciałam taki rzucić wątek, także walczymy zupełnie innych środków używamy, tak jak pan mówił. Innych środków pan używa, bo pan traktuje alkoholizm jako chorobę, tak? My, jeżeli potraktujemy, tak jak Mateusz Talbot, sługa Boży, jako grzech, jako obrazę Boga, tak, to on walczył innymi metodami, tak? Bo on walczył metodami typu samozaparciem się, tak jak pani tam powiedziała, sakramenty, codzienna msza święta, pokuta, modlitwa przede wszystkim, tak? I jakby miał inny sposób walki, tak? I też nie pił, tak? I też, tak jak pan mówi, no. Pan nie pije w tej grupie, a w grupie ultrakatolickiej też nie piją, mimo że nie stosują 12 kroków, tak? No, ale są w tym samym miejscu, jak to pan pyta. No to jest takie odczucie może być, że nie są w tym samym miejscu, czy w jakim innym. Natomiast jeżeli ktoś nie ma tej wiary, no to on szuka środku, żeby... Szuka takich środków, no to pomóc. To on nie pójdzie po sakramenty, bo nie ma tak, oczywiście, bo nie ma wiary w sobie, tak. Ja tylko mówię, że dla człowieka, który jest wierzący i pójdzie do wspólnoty, skończy się dla niego tak, jak u Pana się skończyło. Czyli Pan z ultrakatolickiej przejdzie poszukując innej wspólnoty, tak. No mógłby Pan zostać, ale Pan nie został, tak? Ale tam są, no to nie może Pani mówić, nie może Pani ogólnego twierdzenia budować na przykładzie jednym, moim. Nie, ale to nie jest, to jest ogólne, bo tam są, ale oni nie wyszli. Tam są, tam jest... Nie wiem, 20 czy 30 osób w tej jednej grupie, w drugiej tam, i oni tam zostali. No więc dobrze, no, więc nie można zbudować twierdzenia, definicji, że ja wyszedłem, to jak ktoś pójdzie tam, to wszyscy wyjdą. No nie, bo to nieprawda. Nie jest 30 to, osób zostało, jedna osoba tylko wyszła, ja jestem tą czarną owadą. Mówię o tym, że dla wiary człowieka może być to zagrożenie. Jeżeli ktoś wierzący. No tak, nie, bo tam 30 osób jest bardzo wierzący. Pana Boga mogę pojmować, jak mi się chce, i w ogóle może nie być Panem Bogiem, tylko grupą, i może być. Ale to nie jest żadna definicja, nie można ogólnie takich budować test na podstawie jednego przypadku jednego zachowania. Ale ja nie mówię, 30 osób tam zostało. Dalej tam jest, tylko jedna osoba, ja. Są tacy, którzy tam nie przyszli, bo właśnie wybrali drogę, na przykład modlitwa, samozaparcie, no, ale i sakramenty, ale to, tak? Ale więc to są ci ludzie wierzący, państwo, którzy w ogóle wybrali tą drogę, proszę, tak? To już jest też statystyka, jakby zmienia się w ogóle. To jest ciekawe, że właśnie też nie możemy uogólniać. To jest bardzo interesujące. Znaczy, że my, alkoholicy, mamy taki zakaz uogólniania, ponieważ uważamy, że twierdzenia takie ogólne są krzywdzące dla wielu przypadków, których nie znamy. Ale czasami ból pozwala człowiekowi w ogóle zauważyć, dlaczego człowiek odbija się od dna i tylko negatywne czynniki działają na człowieka w ten sposób, że chce coś zmienić. Bo jeżeli się powie alkoholikowi, że się kupi mu nowy dom, tylko żeby on przestał pić, to on nic takiego nie zrobi. Ale jeżeli on odbije się od dna i zrobi komuś na przykład krzywdę, ktoś mu coś trudnego powie, ale pani i zada mu jakiś na przykład, że pani mówi o alkoholiku, tak jakby pan słuchał. Proszę? Jak ona skończy, to pan będzie. I wtedy jest szansa, że coś ten człowiek będzie chciał zrobić. Tylko negatywne w tym momencie impulsy są w stanie coś... To podobnie jakbym ja mówił, jak kobiety myślą. No nie jestem w stanie powiedzieć, jak kobiety myślą, po prostu. No, tak samo pani nie jest w stanie, jeśli pani jest alkoholiczką, mówić o alkoholikach w taki sposób, pan, że jak się ja tak, to alkoholikowi, to widziałam, że alkoholików są w swoim życiu. I widzę mechanizmy ale nie ogólniamy. Nie. No, nie budować twierdzeń na podstawie jakiegoś tego wydarzenia. Nie jest katolikiem tak jak my, wskazać drogę pomocy, która by go jeszcze bardziej nie jakby, no nie 12 kroków, nie psycholog, nie co tam jeszcze omawialiśmy, nie cuda wspólnota charyzmatycznych, to generalnie mogę się za niego modlić i to zabrać. To co robiła święta Monika. I zostawiam go na tym podwórku, tak jak on jest w tym. Pańco, no nie jest tak, że my możemy pomóc wszystkim, no wiadomo, że nie, tak? Na swoją wolę, której
ja silną akurat, wolę, której nie ma. Ja akurat zajmuję się, znaczy ja patrzę troszkę o coś innego mi chodzi, tak? Bo ja, mi chodzi o to, żeby ostrzec tych, którzy są jakby katolikami, tak? Gdzie są zagrożenia? Gdzie mogą stracić? To z tym się zgadza, i to jest jakby bardziej ten, natomiast to, że nie możemy pomóc wszystkim, no nie możemy, no to nie jest tak, że... Czyli jesteśmy bezradni, No możemy pomóc osobiście, tak? Pani może... Katolicy nie mamy czegoś takiego jak 12 kroków, nie mamy czegoś takiego jak... Ale mamy coś cenniejszego. No macie Państwo te ćwiczenia duchowe Loyoli. Pani może wysyć. Zostaje i aż modlitwa. No, ja, no więc właśnie, mieszam, po pierwsze. Ale jakby. Czy tylko to? Nasz przykład jeszcze. Przykład, rozmowa. Znaczy, niech pani przecież nie powie, że ma pani nie porozmawiać z tym człowiekiem, tak? Szanowna pani. Proszę. Szanowna pani, obojętnie czy się podchodzi z, że tak powiem, laickiego punktu widzenia, czy z katolickiego, to i tak podstawą do każdej zmiany, czy to duchowej, czy zwykłej, z codziennymi problemami, jest obowiązek, przepraszam, źle się wyraziłem, jest poczucie wewnętrzne w człowieku, że ja chcę coś zmienić. Jeżeli uważam, że nie można robić tak, że pani jako katoliczka próbuje nagle zbawiać wszystkich dookoła. Broń Boże, to jest najgorsze, co można zrobić człowiekowi, próbować coś robić na siłę. Owszem, pani poprzez przykład może dawać drugiemu do zrozumienia, że zobacz, ja jestem szczęśliwa, moje życie jest piękne, tak jak ja się realizuję w swojej wierze. Ale... No może ja odwrócę sytuację. Ja jestem tą osobą niewierzącą i szukam jakiejś pomocy takiej. No, ale trafię tylko w coś, co nie jest katolickie tak naprawdę. Nie? Wie pani, ja w ogóle nie rozumiem. Ja siebie samego deklaruję jako chrześcijanina. Bowiem uważam, że mimo wszystko... proszę nie kpić. Mimo wszystko uważam, że jakoś tak to idzie w stronę, ten katolicyzm, w stronę takiego jakby ataku, zamiast takiego wysunięcia się z troską o bliźniego swego, że ja chcę Tobie pomóc. Bo a tu Pan to sobie przeczy, to nie wierzy Pan, że nie będziemy zbawiać nikogoś, tylko ja chcę. Ja chcę, bo ktoś musi wykazać chociaż odrobinę tej inicjatywy i to w ogóle sobie nie zaprzeczy. To musi być chociaż odrobinkę czyjejś inicjatywy i wtedy ja mogę wyjść. No tak, ktoś szuka ratunku, chce coś zmienić. Może pan podjąć, może pan próbować kogoś nawrócić, ale on musi chcieć, bo bez tego to nic. No, a to kto ma pierwszy zacząć? Ja czy ten ktoś? Bo jak ja zawsze, to będzie gwałt na tej osobie. No, tak, nie zawsze, to będzie zaniechane. Jeżeli on zgodzi się na to, żeby pan chciał mu pomóc. Bo jeżeli ja to się zgodzi, to jest obojętne. Żeby to była obopólna zgoda. Obopólna zgoda musi być. Jednak katolicy i chrześcijanie mają ewangelizować. Jest to wprost, ma naśladować Chrystusa, więc musi być tą aktywną stroną. Nie ma nawet Jak się przed nami spotkanie na 3 godziny, jest za 10, 20 minut. Ja mam swoje sposoby.